Dobrze się udało. Odpoczywaj teraz. Hey, Clementine. Hey. How's he doing? Mały. He's perfect. Who's a perfect Czyli Alvin nie trafił. Who's the most perfect little man in the whole world? He looks like Alvin. You think so? Definitely. Thank you. Odpoczywaj teraz. Fine. I just wish I could get warm. Clem, why don't you give her that coat we found? To co, nie wykorzystaliście go jako koca? Sorry, you know, about the color. You really think I care about that? Do you want to hold him? No jaka, że tak. Could I? Of course. Your family. Here. Nazwę ją Albertyna. Go. You're a natural. Look at you, like a big sister. Here, let me take him. You both should rest. Especially you. When's the last time you slept, Kenny? About two years ago. I'm fine. Plus, somebody's gotta watch you while Mama gets your beauty sleep. You never forget that smell. Może jeszcze jakieś tam są w nim zakorzenione instynkty. Z Jenny trzeba porozmawiać i to wyjaśnić, co oni robili. Tak naprawdę. Śpi, głupia. To, co zrobili z głupką. Oh, shit. What are you doing? Listen. I'm sorry. I've gotta go. Mówiłem. Czy może nie mówiłem? Go. Go where? Just away. Okay? No to było do przewidzenia akurat. You know, może nie aż tak bardzo, Jamie, ale właśnie, Sarah, czy zaproponuje nam? Ja obstawiam, że tak. I'm not gonna stick around and watch it happen to you too. You know the score. You're a smart kid. I'll be okay. Sure. Czyli... But give it enough time, and everyone's luck runs out. Szczęście nie jest wieczne, ale szczęście nie równa się umiejętności, czyli co nie zaproponowano. Listen, when the shit hits the fan, because it always does, remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. No, ej, no tak się nie bawimy. They make you feel like you do. Like it's all one happy family. Ja była obce, żeby iść z nim, everything. They've kept me safe, looked out for me. I wouldn't be here without them. O, nauczyli ją dużo. Well, they can't keep you safe forever. No one is safe forever. To prawda. You take care of yourself. I mean that. Here. Versatility is not overrated. Thanks. Yeah. Przyda się. Do gest pewnie jakiś. I gotta go. Kiedy oni ostatnio coś jedli? To jest właśnie dziwne. Nie no, w sumie tam w tym domku. Bez przesady, jeden dzień bez jedzenia to da się przeżyć. Nie przesadzajmy, nie wpadajmy w panikę. Hey, thought you'd be asleep by now. You okay? No. I guess we all got stuff on our minds. Temperature's dropping. We're low on food. A mieliście? I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore. See if we can find some place to scavenge. No, dla ciebie złą nowinę. What? Co? Jane left for good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? Damn it!
keep it down. Sorry. Sorry. Jane's gone. Really? Luke, of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk, so you two could roll around like fucking teenagers. Look, I made a mistake, all right? No, it's not all right. What do you want from me? You guys are both acting like jerks. All you guys do is fight. Look, I'm sorry, okay? I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer, and Jesus Christ, I needed it, okay? I mean, look around you, okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. Fine, but this baby, he's what matters now, got it? So get your shit together. Where's my baby? Is everything all right? Nie chcę stawać po niczyjej stronie, jak się kłócą. Nienawidzę tego. Rzeczy na nas będzie. We gotta push on. We head north. Get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies. No, dokładnie. And not that far from here. Tak, wpadł na to, tak, to ja. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first light. W sumie jak ma jest zima. What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days at the least. We've got that baby formula. And won't help the rest of us. And what about shelter? Nie, no musimy iść, tak mi się wydaje. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food, we have to risk it. No, dokładnie. Okay, fine, if that's what you want. Look, we should all try to get some sleep. It's been a long day. To też się z tym kazałem. Widzieliście? Okay, Bex. It's gonna be all right. Nie no, jak najszybciej musimy wyruszyć, bo się zaczyna robić zimno, a my nie mamy koców, no bez przesady, to jest nie... Nie będzie zbyt dobrze, jeżeli... Dobra, zobaczymy. Zobaczymy rano. No, trochę się zimno zrobiło, nie powiem. Era zimy. Który to już dzień? Jestem ciekaw w sumie. Jestem z kitu. Który to może być dzień? Chyba to nie był najlepszy wybór. O mój Boże. Nie wiem w sumie, czy to był dobry pomysł, ale jakby byśmy zwlekali, to by było jeszcze zimniej. We should have stayed put. We should have stayed put until she was in better shape. She wasn't gonna get no better back there. We gotta find food. Get her someplace warm. This look like someplace warm to you? No dobrze, ale im szybciej, tym lepiej. A tam nie mieliśmy schronienia ciepłego. Everybody hang in there. We gotta keep moving if we're gonna make it to that town before nightfall. You don't even listen to anyone else. You just go on barking orders. You gotta lighten up, okay? You're pushing them too hard. Luke's right. Everyone's tired. I know they are, but waiting's only gonna make things worse. You agreed with me on that last night. Dobrze, ale... No właśnie. Ona ledwo sobie już daje radę. Oh, here. It's a place to sit. Rebecca, let me take the baby. He's okay. I've got him. No. You rest for a minute. I'll wash him. Back off, Kenny. She said she doesn't want you to take the baby. Don't be weird about it, okay? I ain't being weird about it. Yeah, you kinda have been. No, Kenny wie, co robi, tak się wydaje. Kenny knows what he's doing. He's been a dad before. That's not the part I was concerned about. Mówiłem? To ten koleś. Mówiłem? What is this? Mówiłem, że będzie jeszcze motyw z nim. No, chyba nas teraz uratuje. Arvo? Tak mi się przynajmniej wydaje. Arvo? Jane and I met him on the observation deck. Before everyone else came. You know this son of a bitch? Well, what's he want?
He doesn't look like much. We should help him. We kind of owe him one. All right. No, dobra, w sumie do zabezpieczenia. Your name is Clementine. Yes? Hi, Arvo. These are your friends? I'm hoping you can help me now, not like before. All of you can help. I'm sorry about before. Yes. I need things for bandages. I need bandages. Are you Coś... hurt? No. Nikaki aruzhi! Nikaki aruzhi! Nikaki aruzhi! Jak już z tymi bandażami zaczął gadać. Это они? Да. Это они. Скажи им, чтобы они поставили их оружие на пол, и что мы забираем все, что они имеют. Что ты хочешь, чтобы я взял? Откуда я знаю? Чтобы у их... What did your friend say? I told them you are the ones who robbed me. They think it's funny that you're just a little girl. Robbed? And they want you and your friends to put down the guns, so we can take your things. Whoa, hang on now. What the hell? Why get excited? Clementine, you robbed this guy? No, you aren't taking anything from us. They're not telling me to ask. So what is Josh? Co jest grane? I wish we could have met differently, Clementine. You were kind. That is not common. Хватит это! No, iść, dobra. Się zaczyna. This could be easy for you. Arvo, скажи, чтобы они опустили оружие. All of you, just put your guns down. This will be fine. Find my ass! We have a baby! You have a baby with you? У них грудничковый ребенок! Chyba ich to mało obchodzi. Pusty oruży, сейчас! Jest слишком много! Бурико, отойди! Drop that now or I'm gonna fucking shoot it! I'll do it! No. Drop it! Drop it! Don't oh, fucking... Boże. Don't move! Jak to się skończy, to nie mam pojęcia. Ty chcesz umrzeć? Zbij mnie. Ty kumajś do jaha, Roshi Mushi. O ja pierdolę! Бурико, остановись! Опусти оружие! Я... Тебе не зачем это делать? Стреляйте! Я не хочу умирать! О, кузьва. No! Ja pieprzę. Co tu się stało, to ja nie mam pojęcia. Uuuuua. Tja. Jaka może być kontynuacja w 5 sezonu? Nie mam pojęcia, ale to co tu się tutaj stało, to ja nie wiem. Kurde, ej, przecież oni celowali do siebie z 2 metrów. To kurde, na pewno ktoś się musiał ktoś zginąć z naszych i z ich. Tylko kto? Ja pierdzielę. Ale jajca. Jak berety. Pierdzielę. Dobra. 5 sezon jest już. W tym momencie. Z tym, że jeszcze nie ma do niego spolszczenia. No i cóż. 4. epizod. Uważam za mega bombę. I że wszystko może się wydarzyć tak naprawdę w 5. epizodzie. Co to się tu stało? Ja pierdzielę. Nie wierzę po prostu. Jestem ciekaw, co byśmy zrobili, co by się stało, gdybyśmy krzyknęli, a nie strzelili, ale pewnie by to samo się stało, ponieważ fabułę nie można, że tak powiem, tutaj aż tak bardzo mocno zmieniać. No ale cóż.
Mam nadzieję, że odcinek wam się, że odcinki wam się spodobały, że epizod wam się spodobał. Ja szczerze mówiąc nigdy nie wyczekiwałem tak na kolejny epizod czegokolwiek jak The Walking Dead, piąty epizod. Jezus, normy, ja już chcę grać. Ja już bym szczerze mówiąc rozegrał to po angielsku, to ja chcę po prostu dla was to zrobić, poczekać na spolszczenie, żeby wam się po prostu oglądało bardzo komfortowo. Tak więc, no cóż, jeżeli to odcinki wam się spodobało, jeżeli ten epizod wam się spodobał, wiecie co robić, zostawcie lekę w górę, komentarz i dajcie znać, że również przeżywaliście to, co ja. Bo szczerze mówiąc, to ja mam w sobie mnóstwo emocji w tym momencie i nie wiem, co mam teraz powiedzieć, naprawdę, muszę to sobie przemyśleć wszystko i pomyśleć, co może być w piątym epizodzie, tak więc... No cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, wiecie co robić i cóż, do zobaczenia w piątym epizodzie, już niedługo koniec naszych zmagań z The Walking Dead. No i sądzę, że to będzie epic zakończenie, tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w piątym epizodzie. Pa, pa.